Cześć! Dzisiaj będzie film na temat skrótów i oznaczeń pojazdów strażackich. Zapraszam do oglądania. Pierwsza litera w skrócie określa rodzaj samochodu. Są dwa rodzaje. G, czyli gaśniczy, i S, czyli specjalny. Druga litera oznacza ciężkość samochodu. L, lekki, czyli samochód do 4 ton. C, ciężki. Jeżeli nie ma oznaczenia drugiej litery, oznacza to samochód średni. Następne litery określają w przypadku samochodów gaśniczych. B. Zbiornik na wodę. A. Autopompa, czyli pompa napędzana silnikiem samochodu. M. Motopompa, pompa napędzana własnym silnikiem. PR. Zbiornik na proszek. Cyfry oznaczają. Pierwsza cyfra. Pojemność zbiornika w metrach sześciennych. Druga. Będzie albo wydajność autopompy, albo motopompy. W zależności od tego, co posiada samochód, to jest podawane w hektolitrach na minutę. Przykład. GLBA 04/2 oznacza samochód gaśniczy, lekki, ze zbiornikiem na wodę o pojemności 400 litrów i autopompą o wydajności 2000 litrów na minutę. GBA 2,5/16 oznacza samochód gaśniczy średni, ze zbiornikiem na wodę o pojemności 2500 litrów i autopompu o wydajności 1600 litrów na minutę. GCBA 5/32 oznacza samochód gaśniczy ciężki ze zbiornikiem na wodę o pojemności 5000 litrów i autopompu o wydajności 3200 litrów na minutę. Samochody specjalne mają oznaczenia określające ich rodzaj. Czyli przed tymi każdymi cyferkami będzie jeszcze S, czyli samochody specjalne. I to będzie tak. D. Drabina. Jeżeli jest D, na przykład 30, czyli SD30, to cyfra określa długość tej drabiny w metrach. Tak samo jest przy H, czyli przy podnośniku hydraulicznym. SH, na przykład 18, czyli jest to specjalny podnośnik hydrauliczny o zasięgu 18 metrów. RD, ratownictwo drogowe. RT, ratownictwo techniczne. RCHEM, ratownictwo chemiczne. DZ, dźwig. Tak samo jest z tą cyfrą. Cyfra określa udźwig w tonach. DL, dowodzenie i łączności. W, specjalny wężowy. OP, operacyjny. RWOD, ratownictwo wodne. RECOL, ratownictwo ekologiczne. Oznakowanie samochodów pozorniczych. Każdy pojazd ma swoje oznaczenie, czyli tak zwany swój kryptonim, przez który jest wywoływany na przykład przez komendę powiatową PSP lub przez inne pojazdy. Kryptonimy tym istnieją trzy zagadnienia: prefiks, infiks oraz sufiks, które mają swoje główne przeznaczenie. Prefiks liczbowy oznacza jednostkę organizacyjną, czyli komendę. Infiks, indeks literowy województwa regionu, z którego pochodzi jednostka, oraz sufiks liczbowy, czyli rodzaj pojazdu. Prefiks liczbowy składa się z trzech znaków cyfr oznaczonych na powyższym rysunku jako Z1, Z2 i Z3, czyli te trzy pierwsze cyfry. Prefiks liczbowy pozwala nam zidentyfikować jednostkę organizacyjną ochrony przeciwpożarowej. Jednostki organizacyjne szczebla wojewódzkiego mają zakres od 210 do 249. Jednostki organizacyjne szczebla powiatowego równorzędnego i niższego zakres od 300 do 720. Cyfra oznaczona jako Z1 może przyjmować wartości 2 dla pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej szczebla wojewódzkiego, 3, 4, 5, 6 i 7 dla pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej szczebla powiatowego, równorzędnego i niższego. Cyfra oznaczona jako Z2 może przyjmować wartości od 0 do 9 dla pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej szczebla powiatowego, równorzędnego i niższego. Cyfra oznaczona jako Z3 może przyjmować wartości od 1 do 6 dla JRG podlegających pod komendy szczebla powiatowego lub miejskiego, 7 i 8 dla OSP poza krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym, 9 dla OSP w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym oraz 0 dla poszczególnych komend na szczeblu powiatowym, równorzędnym lub niższym. Infiks literowy składa się z jednego znaku, litery.
Infix literowy pozwala nam zidentyfikować region, z którego pochodzi dana jednostka ochrony przeciwpożarowej. Jest to A, czyli jednostki centralne, B, województwo podlaskie, C, województwo kujawsko-pomorskie, D, województwo dolnośląskie, E, województwo łódzkie, F, lubuskie, G, pomorskie, K, małopolskie, L, lubelskie, N, warmińsko-mazurskie, O, opolskie, P, wielkopolskie, R, podkarpackie, S, śląskie, T, świętokrzyskie, W, powiat warszawski, M, mazowieckie i Z, zachodniopomorskie. Sufiks liczbowy składa się z dwóch znaków, cyfr, oznaczony na powyższym rysunku jako Z4 i Z5. Sufiks liczbowy pozwala nam określić, z jakiego typu stanowiskiem funkcjonuje w jednostce ochrony przeciwpożarowej lub jakim pojazdem pożarniczym mamy do czynienia. Warto wspomnieć, że podział ten dotyczy tylko komend Państwowej Straży Pożarnej. A więc stanowiska funkcyjne mają zakres od 01 do 19, a pojazd pożarniczy zakres od 20 do 99. Dla pojazdów pożarniczych w istniejących regulacjach prawnych nie zostały sztywno określone zasady ich numerowania. W ogólnodostępnych źródłach można znaleźć szczegółowy wykaz sufiksów wraz z ich umownym przypisaniem do funkcji, jakie mogą pełnić pojazdy w Straży Pożarnej. A jest to 20. Lekki gaśniczy GLBA albo GLM. 21. Pierwszy wyjazdowy GLBA, GBA, GBM. Od 22 do 24 gaśniczy GLBA, GBA, GBM. 25. Pierwszy ciężki gaśniczy. Od 26 do 34 jest to ciężki gaśniczy, czyli GCBA. 35. Pierwszy proszkowy GPR. Od 36 do 37 jest to proszkowy GPR. 38-39 cysterna GCBM. 40 ratownictwa drogowego SRD. Od 41 do 45 również od 41 do 42 ratownictwa drogowego SRD. 43-45 ratownictwa technicznego SRT. 47 i 46 to jest oświetleniowy SON. 48 dźwig SDZ. 49 ciężki ratownictwa drogowego SCRD. 50 ochrony dróg oddechowych SPGAS. 51 i 52 drabina mechaniczna, na przykład LD. 53-54 podnośnik koszowy SH. 56 do 58 mikrobus, autobus. 59 ambulans SMED. 60 ratownictwo chemiczno-ekologiczne SRHM. Od 61 do 65 również ratownictwo chemiczno-ekologiczne SRHM. Od 66 do 69 amfibie albo poduszkowce. 670 statek pożarniczy. Od 71 do 79 pojazd specjalistycznej grupy SRW, SRWS, SRP. 80 wężowy SW. Od 81 do 89 to jest kwatrymistrzowski, czyli SKW. Od 90 do 92 operacyjny, ratowniczo-rozpoznawczy, SOP, SRR. Od 93 do 96 administracyjny. Powyższy podział nie dotyczy ochotniczych straży pożarnych, które korzystają ze wspólnej puli sufiksów w ramach dostępnych grup numerów operacyjnych. Na koniec jeszcze takie najważniejsze skróty w pożarnictwie. CPR, czyli Centrum Powiadomienia Ratunkowego. CTIF, Międzynarodowy Komitet Techniczny Prewencji i Zwalczania Pożarów, JRG, Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza, KCK, RIOL, Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności, KGPSP, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, KMPSP, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, KPPSP, czyli Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, KSRG, Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, KWPSP, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, MDP, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, MSK, Miejskie Stanowisko Kierowania, OSP, Ochotnicza Straż Pożarna, PA, Punkt Alarmowy, PSK, Powiatowe Stanowisko Kierowania, PSP, Państwowa Straż Pożarna, SAPSP, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, np. w Poznaniu albo w Częstochowie, SGSP, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, znajduje się ona w Warszawie, SITP, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa, WSKR, Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa, ZGZOSP, Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych oraz ZOSP, czyli Związek Ochotniczych Straży Pożarnych.
Serdecznie dziękuję Ci za uwagę. Zapraszam do subskrybowania, lajkowania, komentowania, klikania dzwoneczka, żeby żaden film Cię nie ominął. I zapraszam na kolejny odcinek. Trzymaj się, hej!